nie zważaj na grzechy nasze, które zostaną wysłane na jego uczcie. Komunia święta będzie w górce jaleńskiej. Tegoroczna wystawa jest największą wystawą w historii Szepietowa. To już tradycja, że z roku na rok ona nam się rozrasta. Wzrasta tutaj poziom hodowlany zwierząt prezentowanych na wystawie. Ocena prowadzona była w 6 kategoriach. Są to bydło mleczne, bydło mięsne, konie, trzoda chlewna, owce i drób. Ta wystawa nie jest dla rolników, dla każdego z nas wystawiającego, dla robienia pieniędzy, może tak przeciętny obywatel myśli. To jest promocja własnych gospodarstw i bydła, a przede wszystkim promocja dla rolników, którzy przyjeżdżają, podpatrują to, co mają mieć. I na tym polega sens tej wystawy. Mam 120 krów, 8,5 tysiąca wydajności. Nie ciągniemy na wydajność, tylko chcemy mieć efekty długowieczności krów. Na tym zaczynamy to bazować. I tak cała Polska podejdzie pod to. Ale myślę, że jest to, że naprawdę takie gospodarstwa jak moje mają przyszłość w mleku. Nie mówię, że małych nie ma być, bo też muszą być i ci ludzie też muszą być. Znamy tutaj. Kiedyś byliśmy Zagłębiem Ziemniaczanym, pochodzę z rejonu Mońki. Na dzień dzisiejszy jesteśmy Zagłębiem Mlecznym. No i to, co wyhodowaliśmy w swoich oborach, chcemy pokazać regionowi, Polsce i światu, że Podlasie to jest jednak region ekologiczny, ale też bardzo produkcyjny. Średniej wydajności 8570 euro. I prawidłowe nogi, czyli mocne, a przede wszystkim suka trowa, która jest najpiękniejsza w dzisiejszej wystawie, która pobiła wszystkie rekordy. Bardzo bym prosił o nagrodzenie tego hodowcy i tego wspaniałego zwierzęcia gromkimi brawami. Dzisiaj w tej chwili jest dużo osób. Zajmuję się już hodowlą od 30 lat, no i pragnąłem w życiu, żeby zdobyć trzy czempionaty. No akurat się mi na tej 14 wystawie no udało to osiągnąć, no jestem bardzo z tego zadowolony, że to osiągnąłem. Jak to się osiąga? No to się osiąga po prostu dużą pracą i po prostu trzeba mieć do tego zamiłowanie. No bo inaczej to się nie da, no. Trzeba te zwierzęta lubić, trzeba dobre kojarzenie przeprowadzać, no. I trochę trzeba mieć jeszcze nieraz szczęście w życiu. Krowa musi być wydajna i musi być dobrze zbudowana, mieć piękne nogi, suche stawy, dobre ustawione nogi, no i piękny wymiar. Piękny wymiar, no 50% to jak selekcjonerzy tu na wystawie zaznaczają, to jest wymiar. Super czempionami 14. Regionalnej Wystawy Zwierząt są. Taką naszą główną superczempionką jest krowa rasy biało-czarnej, to jest z gospodarstwa państwa Żochowskich i ta superczempionka jest taką niekwestionowaną liderką całej stawki. Również superczempionat zdobyły owce z gospodarstwa pana Piętki, owce rasy mięsnej, typowo mięsnej. Superczempiony to również w kategorii drobiu
stado kur z gospodarstwa z Bargłowa państwa Medykiewiczów. No i superczempiony w kategorii trzody chlewnej, superczempion Loszka i superczempion Knur, to gospodarstwo państwa państwa Jaroś z gminy Janów. Pomimo, że od lat na tej wystawie dominuje bydło, jednak jest także miejsce na inne zwierzęta, również w tym i na trzodę. Wcale nie czujemy się ani zdominowani przez hodowców bydła, cieszymy się tak samo, że możemy tu przywieźć swoje zwierzęta, chociaż hodowcy trzody stanowią znikomą tutaj garstkę. W tym roku uczestniczy 7 hodowców trzody. No, czujemy się wspaniale, bo pomimo właśnie tych niskich cen, które w tej chwili panują na rynku żywca, no to nie jest ważne w tym dniu, po prostu najważniejsze jest to, że mogliśmy tutaj przyjechać i być razem ze wszystkimi pozostałymi hodowcami. Co roku tu bywam na tych wystawach takich regionalnych i nie tylko w Kętrzynie, byłem na wystawie, do Poznania jeździłem na krajową wystawę. To są konie sokulskie, no tu są domieszki Ardenów, Francuzów, są domieszki Belgów, ale przeważnie konie sokulskie. Nasz region jest terenem hodowli koni zimnokwistych i hodowla ustabilizowana jest od wielu lat na dobrym, wysokim poziomie. Jeśli chodzi o konie innych ras, te konie wkraczają coraz szerszym strumieniem, przybywa ich. No, poziom hodowlany jest różny, bo dlatego, że są sprowadzane z różnych rejonów kraju. Tytuł czempiona na każdej wystawie ma swój prestiż, a to jest nasza regionalna, najważniejsza impreza. No oczywiście ważniejszą imprezą jest wystawa krajowa Polagra, a ta jest na drugim miejscu i niejako tutaj te konie, które przechodzą przez te wystawy, w ten sposób próbujemy właśnie wyłonić najlepsze na krajową wystawę zwierząt hodowlanych. W tym roku wystawia się 6 hodowców kury rasy mięsnej i 3 hodowców gęsi, naszej podlaskiej, suwalskiej, prawdziwej gęsi. Co prawda województwo podlaskie zdominowane jest przede wszystkim przez krowy, bo jednak tutaj te 25% mleka polskiego jest w Podlasiu. Natomiast no, kura też istnieje. I cieszymy się bardzo, że możemy zaprezentować ten drób. Drób jest oceniany, są czempiony. W tym roku nawet jest super czempion za drób, ze względu na to, że aż 6 hodowców jest. To wielkie święto, coroczne święto tu w Szepietowie. To święto pokazuje, że my polscy rolnicy w porównaniu z rolnikami tak zwanej starej Unii 15 nie mamy się naprawdę czego wstydzić. I wydajności, i praca nasza tak ciężka, jaka jest, świadczy o tym, że my naprawdę potrafiliśmy znaleźć się w tej nowej sytuacji, jaka nastąpiła w Polsce po 1989 roku. Ja tak się często zastanawiam i mówię, co by było, gdyby polscy rolnicy dostali takie same warunki, jak rolnicy starej Unii.
Dziękujemy panie premierze. Serdecznie dziękujemy. Ja chciałbym podziękować i tym współorganizatorom ze strony związków, w szczególności tutaj hodowców Bydła Mlecznego i innych związków hodowców, jak również Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, że dzisiaj po raz już 14 możemy być świadkiem tej ogromnej, jakże ważnej imprezy Święta Rolników w województwie podlaskim. Te statuetki Wigor postanowiliśmy, że będziemy przyznawać osobom, które pracują przy organizacji wystawy i przy organizacji Dni z Doradztwem Rolniczym. Jest to duże przedsięwzięcie, przygotowujemy się do niego około pół roku. Ukoronowaniem jest oczywiście te dwudniowe święto, które trwa w sobotę, w niedzielę, ale przygotowania trwają znacznie wcześniej i te nasze statuetki przyznajemy osobom, które w tych przygotowaniach biorą udział szczególnie aktywnie. Są to i hodowcy, ale również członkowie związków hodowlanych, ale także pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wszystkie agendy rządowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje związane z rolnictwem przygotowują się do wystawy i zawsze są stoiska tych instytucji. Rolnik może się na tych stoiskach dowiedzieć na każdy temat, więc jest stoisko na pewno Agencji Restrukturyzacji, Agencji Rynku Rolnego, KRUS-u. Natomiast w Ośrodku Doradztwa Rolniczego wystawiamy największy namiot i tam są doradcy, którzy udzielają porad z zakresu wszystkich dziedzin, którymi się zajmujemy. Oprócz tego stoiska mamy również takie stoisko przy naszych poletkach doświadczalnych, tam gdzie mamy ścisłe doświadczalnictwo odmianowe, porejestrowe. Tam rolnicy oglądają te poletka. Dodatkowo mamy kolekcję roślin energetycznych, gdzie można zobaczyć, jakie rośliny można uprawiać w celu uzyskania biomasy. Odbywa się co roku konkurs promujący spożycie mleka. I w trakcie tego konkursu oczywiście są do wygrania liczne nagrody i można wygrać taką nagrodę w konkursie, ale jednocześnie jest też możliwość degustacji produktów mleczarskich. Taką nowością w tym roku jest zorganizowanie promocji baraniny. I to robimy po raz pierwszy. Serwowaliśmy baraninę pochodzącą ze stad tutaj z naszego województwa. Na wystawie w Szepietowie wystawiamy się już któryś rok rzędu, od kilkunastu lat. Wystawa w Szepietowie jest na tyle prestiżowa i na tyle ważna dla rolników i dla sprzedawców maszyn, że po prostu tutaj nie może nas zabraknąć. Jako firma sprzedająca na Podlasiu, jak również w sąsiednich województwach, bo trzeba powiedzieć, że bardzo dużo rolników przyjeżdża i co roku coraz więcej z innych województw na wystawę w Szepietowie. Co widać po tych tłumach ludzi, jak również wśród wystawców, że coraz większa prezentacja jest firm spoza naszego województwa. Firma Agrocentrum funkcjonuje 15 lat. Jak powiedziałem, 14 lat już jesteśmy na tej wystawie. Wystawa, prezentowaliśmy swoje wyroby pod wiatą na jednym stoliku. Dziś mamy bardzo piękne stoisko. Nasze 15-lecie i sukces firmy nie byłby możliwy bez naszych klientów, bez naszych rolników, ale też nie byłby chyba możliwy bez właśnie tych spotkań w Szepietowie. Jest to wystawa bardzo ważna. Wiemy, że za rok będziemy obchodzić 60-lecie ODR-u, a jednocześnie 15-lecie wystaw. Już myślimy o tym, z czym tu przyjedziemy,
z czym się pokażemy, co zaprezentujemy. Tego rodzaju targi przyciągają bardzo wielu ludzi ze wsi, z branży rolnej, a my jesteśmy również producentem materiałów dla potrzeb rolnictwa. Firmy, które oferują sprzęt i jest to sprzęt przeznaczony do dużych gospodarstw. Są to ciężkie ciągniki, gdzie bardzo często areał naszych gospodarstw jest niewystarczający i może nie warto kupować takiego sprzętu, ale nabywcy w naszym województwie na taki sprzęt również się znajdują. I wystawcy pokazali w tym roku ofertę firma Agroma i tu przyznano hit imprezy za stoisko. Pokazała ogromny ciągnik firmy Case, taki z napędem elektronicznym. Tu w ogóle przyznaliśmy nagrodę również za aranżację stoiska, bo to było bardzo ciekawe dla zwiedzających i forma obsługi na tym stoisku i sposób prezentacji maszyn. My uczestniczymy we wszystkich imprezach, jakie tylko organizuje Doradztwo Rolnicze w Szepietowie i zawsze jesteśmy z tego tytułu zadowoleni. Zawsze są efekty sprzedażowe i zawsze jest taka szansa, żeby pokazać to, co mamy, jak najszerzej. Główny nacisk w tej chwili kładziemy na nową markę ciągnika. Chcemy też podtrzymać tradycję sprzedaży marek do tej pory sprzedawanych, tych marek tradycyjnych, które cały czas się doskonale sprzedają. Natomiast dostaliśmy nagrodę za nowości na targach. Także myślę, że tutaj to jest głównym celem, żeby jednak pokazać cały czas, że nie stoimy na miejscu, że jesteśmy tą firmą, która jest w stanie wszystkie nowości, jakie są aktualnie na rynku, dobrze sprzedawać. XIV wystawa w Szepietowie zwierząt hodowlanych, zorganizowana przez Związek Podlaski. Jest naprawdę coraz lepszą wystawą i myślę, że każda wystawa przynosi efekty. Ta wystawa przede wszystkim zrobiła to, że jest około 100 tysięcy ludzi, a zwierzęta są naprawdę pierwsze lite. Myślę, że nasza wystawa idzie właśnie we właściwym kierunku, ponieważ jest organizowana przez nas samych, przez hodowców, w porównaniu z innymi regionami kraju, z innymi wystawami, na których bywamy i obserwujemy. Jest to inicjatywa właśnie oddolna i dlatego to tak wszystko fajnie funkcjonuje, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że na pewno będzie się wystawa rozwijać. Województwo jest typowo rolnicze i byłoby bardzo źle, gdybyśmy nie sięgali po te takie najwyższe laury za organizację imprez. I mi się wydaje, że nasza impreza w Szepietowie, w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, jest wiodącą imprezą w kraju i ona jeszcze jest, tak można powiedzieć, mało skomercjalizowana, czyli ona opiera się głównie na zaangażowaniu osób, które działają w komitecie organizacyjnym wystawy i wszyscy wspólnie pracujemy i wydaje mi się, że osiągamy jakiś tam sukces. Na pewno liczna rzesza zwiedzających z roku na rok większa może to ocenić, że ta wystawa jest naprawdę robiona profesjonalnie i teren jest doskonały do tego typu imprez i zainteresowanie rolników jest olbrzymie.